Dzisiaj jesteśmy na poziomie normy 4B. I to już jest, powiem szczerze, taka norma, która według jakby informacji, które do nas docierają, ma być trochę przerwy jakby po wdrożeniu tej normy. Myślę, że to jest też i czas będzie dla producentów silników, żeby mogli się przygotować do kolejnego etapu. Nie jest to koniec wdrażania norm emisyjnych, natomiast no, nie chciałbym tutaj mówić, że to może się wydarzyć za 2, czy 3 lata, czy 4, bo po prostu nie wiem, jaki to może być termin. Przed wieloma laty w fabryce, która produkowała Lance Bulldoga, odbywała się uroczystość. Uroczystość związana, taka rocznicowa. Przygotowano ciągnik właśnie taki, ten historyczny. Ten ciągnik pracował może 15 minut. Ze swojego kominka wyrzucił tak dużo cząstek stałych, że wszyscy, którzy jakby byli blisko tego ciągnika, mieli czarne twarze. Dzisiaj, jak widzimy, broniąc, powiedzmy sobie, no środowiska przede wszystkim naszego, przed tym, gdybyśmy mieli taką ilość, powiedzmy sobie, ciągników o takim poziomie, powiedzmy sobie, emisji stałych cząstek, pewnie, powiedzmy, na tym polu trudno byłoby po wielu latach eksploatacji uzyskać ekologiczną żywność. Dzisiaj gra toczy się, jak wiemy, o różne parametry, o zdrowie człowieka przede wszystkim, bo oto, jak widzimy, rządzący też próbują, powiedzmy sobie, zabiegać. I to jest jeden z elementów, powiedziałbym, ingerencji w utrzymaniu tego poprawnej sytuacji w ochronie środowiska. Uważam, że to jest dobry kierunek, bo to może dla jednego człowieka nie mieć większego znaczenia, ale globalnie jest to ogromny problem, bo tu nie mówimy o tysiącu silników, mówimy właściwie już dzisiaj o milionach silników, które emitują te spaliny. Jedne mniej, drugie więcej, jak wiemy. Te starsze zdecydowanie dużo, powiedzmy sobie, emitowały. Przy tym poziomie norm emisyjnych, w które już weszliśmy, wymaga to też zmian konstrukcyjnych silników. I to jest sprawa jakby najbardziej istotna, dlatego że firmy się przede wszystkim przełożyły na silniki z grupy Common Rail. One są kosztowniejsze. Kosztowniejsze są na pewno też same aplikacje układu paliwowego tych silników. No, wyższa jakość, inne konstrukcje zdecydowanie. I powiedziałbym, jako człowiek, który zna troszkę jakby ten problem, musi to kosztować. Zwykle jest tak, że klienci bronią się, powiedzmy sobie, przed płaceniem, jak wiemy, co jest jakby takim naturalnym prawem klienta. Ale musi być to po prostu, musi to kosztować, dlatego że taki traktor, czy też powiedzmy sobie taka aplikacja, którą się montuje w ciągniku, ona też i kosztuje. To nie jest jakiś tam jeden drobny element, który wprowadzamy do ciągnika, a jest to, powiedziałbym, taki zestaw, powiedziałbym, dużej ilości elementów, które być muszą, żeby osiągnąć konkretny efekt.